Angelika Bednarska, dzień dobry. W tym roku zimni ogrodnicy będą dla nas wyjątkowo łaskawi. Przed nami ciepłe noce z temperaturą powyżej 10 stopni. Zapraszam na szczegóły. W tych najbliższych godzinach na pogodę w kraju wpłyną dwa odmienne ośrodki baryczne. W pasie północnym zaznaczy się niż norweski, który przyniesie dużą porcję deszczowych chmur, a także lokalne, niegroźne wiosenne burze. Z kolei w pozostałych regionach dał sobie znać ośrodek wyżowy, dzięki któremu niebo przez całą noc będzie bardzo pogodne i padać nie powinno. Poranek przywita nas wysoką temperaturą na poziomie od 13 do nawet 17 stopni w centrum oraz w części zachodniej. Z kolei jutro czeka nas bardzo niestabilna aura. Z północy na południe będzie wędrował chłodny front atmosferyczny, który przyniesie dość duże zachmurzenie, silny, chwilami porywisty wiatr, opady deszczu, a chwilami nawet niegroźne burze. Poza tym temperatura nadal będzie bardzo wysoka. Na Podkarpaciu podmuch lata. Tutaj mieszkańcy w cieniu zobaczą nawet 26 stopni. W centrum prognozujemy około 21, chłodniej nad morzem od 16 do maksymalnie 17 stopni Celsjusza. A spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Dzisiejsza noc w województwie będzie pochmurna, mokra i wietrzna w porywach do 50 km na godzinę. Poza tym będzie bardzo ciepło, bo temperatura spadnie zaledwie do 14-15 stopni. Jutro do południa utrzyma się jeszcze dość duże zachmurzenie i możemy spodziewać się okresowych opadów deszczu, ale już w drugiej części dnia niebo rozpogodzi się i zza chmur wyjrzy do nas słońce. Na termometrach od 17 do 20 stopni we Włocławku. Nastąpi teraz szybki wzrost ciśnienia i jutro barometry wskażą 1004 hektopaskale. Dziękuję za to spotkanie i życzę Państwu dobrego wieczoru. Do zobaczenia.